serialu prezentujemy sylwetki obydwu tych zespołów. Japonia dopiero zadebiutuje w finałach Mistrzostw Świata, a już dziś wiadomo, że wystąpi też w ich następnej edycji jako współorganizator finałów roku 2002. Istotnym czynnikiem postępu tamtejszej reprezentacji było powołanie w roku 1993 w pełni profesjonalnej, cieszącej się sporą popularnością Japan League. Ich gwiazdami są na ogół zaawansowani wiekowo futboliści z Ameryki Południowej, ale rodzimi gracze mogą się od weteranów wiele nauczyć. A już na pewno od aktualnego wciąż kapitana Brazylii, słynnego Dungi. Jego partnerem w klubie Jubilo Iwata jest napastnik Masashi Yakayama, który ostatnio w lidze demonstruje wprost rewelacyjną skuteczność. Natomiast Kazu Miura z Verdy Kawasaki nie tylko okazał się najlepszym japońskim strzelcem eliminacji mundialu, lecz ma za sobą nawet przygodę z ekstraklasą Włoch. Podczas sezonu 94-95 bronił barw Genui. Jednak na lidera drużyny narodowej wybił się mający zaledwie 21 lat pomocnik Hidetoshi Nakata z Belmer Hiratsuka. Barw tego zespołu broni też pochodzący z Brazylii skrzydłowy Wagner Lopez. W końcówce nerwowych eliminacji selekcjonera Shu Kamo zastąpił Takeshi Okada i w kontynentalnym barażu przeprowadzonym na neutralnym terenie w Malezji poprowadził podopiecznych do zwycięstwa 3-2 nad Iranem. Uzyskana wtedy przez Masayukiego Okano bramka naprawdę zasługuje na miano złotej, ponieważ padła w przedostatniej minucie dogrywki i zgodnie z regulaminem zawody zostały w tym momencie zakończone. Republika Południowej Afryki to kraj, który z powodu panowania w nim segregacji rasowej przez wiele lat był na forum międzynarodowym izolowany, także i w sporcie. Powrót do rywalizacji nastąpił w roku 92, a 4 lata później zespół zwany Bafana Bafana sięgnął na własnym terenie po Mistrzostwo Afryki. Wtedy Bertie Fox, selekcjoner reprezentacji Niemiec, przepowiedział reprezentacji RPA piękną przyszłość, twierdząc, że mieszanka graczy czarnych i białych może dać rewelacyjne efekty. Prognozy te na razie nie do końca się sprawdzają, ale drużyna z południa Czarnego Lądu potrafiła zakwalifikować się do światowych finałów. Będzie w nich debiutować, a w tegorocznej edycji Pucharu Narodów Afryki wywalczyła drugie miejsce. Sukcesy te przedzielił mało udany występ na turnieju mistrzów kontynentalnych w Arabii Saudyjskiej w grudniu ubiegłego roku, zakończony zwolnieniem selekcjonera Clive'a Barkera. Jego tymczasowy następca, Yomo Sono, desygnowany tylko na finały Mistrzostw Kontynentu, nieco skorygował kadrę, rezygnując z kilku rutyniarzy. Zaś 1 marca tego roku zaopiekował się nią Francuz Philippe Trouzier, ten sam, który do finałów mundialu doprowadził piłkarzy Nigerii, jednak musiał się z nimi rozstać. Trouzier dysponuje kilkoma zawodnikami, którzy sporo znaczą w klubach Europy. Dwaj kadrowicze mają za sobą przygodę z Ligą Włoch, a obecnie występują w angielskiej. Stoperk Mark Fish w Boltonie, zaś pomocnik Eric Tinkler w Barnsley. Barw tureckiego Fenerbahce broni John Mosheu, ofensywny pomocnik. Z kolei defensywny Lucas Radebe gra w Leeds United. Dynamiczny lewy obrońca David Niati to filar szwajcarskiego St. Gallen, a całkiem udany sezon w Ajaxie Amsterdam miał utalentowany napastnik, 20-letni Benedict McCarthy. Niedawno Trouzier odkrył, że bramkarz holenderskiego Herenveen Hans Fonk urodził się w RPA, więc szybko dostał powołanie do tamtejszej kadry. Z tego samego powodu pretenduje do niej Delon Buckley, młody napastnik niemieckiego Bochum, a na Coupe du Monde 98 może pojechać też mający związanego z RPA dziadka, napastnik berlińskiej Herty Mark Arnold, który na grę w reprezentacji Niemiec nigdy sobie nie zasłużył. Janusz Wójcik nie ma specjalnego komfortu pracy. Teraz przechodzimy już do wydarzeń 29. kolejki, podczas której z uwagą przyglądaliśmy się formie tych, którzy powinni znaleźć się w kadrze na mecz z Rosją. Są wśród nich piłkarze lidera UKS-u, którzy remisując ostatnio w Płocku zmniejszyli swą przewagę nad Polonią do 4 punktów. Teraz w meczu z Amiką nie chcieli jej trwonić, więc interesowało ich tylko zwycięstwo. Goście z Wronek mieli w nogach pucharowy mecz z Górnikiem, który dał im awans do finału Pucharu Polski. W lidze w zasadzie nic im nie grozi, więc mogą grać bez presji. Ta jest z pewnością w drużynie łódzkiej. Tym bardziej, że dotychczas Amika 2 razy gościła na stadionie UKS-u i na razie nie doznała tam porażki. Pierwszych kilkanaście minut tego spotkania stało pod znakiem przewagi drużyny gości. Już w 11 minucie sam na sam z Bogusławem Wyparłą znalazł się Grzegorz Król, ale bramkarz UKS-u interweniował z wyczuciem. 3 minuty później niemal kopia akcji sprzed chwili. Znów Grzegorz Król po indywidualnym ataku uderzał na bramkę UKS-u i znów Bogusław Wyparło nie pozwolił się zaskoczyć. I tyle właściwie pokazała Amika na łódzkim stadionie. Pod koniec pierwszej części meczu do głosu doszli gospodarze. W
34 minucie spotkania mocno uderzył Ariel Jakubowski, ale obronił najpewniejszy punkt drużyny z Wronek, bramkarz Jarosław Strużyński. W 43 minucie znów Jakubowski, tym razem dośrodkował dokładnie na pole karne. Darlington strzelił mocno pod poprzeczkę, ponownie obronił Jarosław Strużyński. Do przerwy zatem 0-0. Już 2 minuty po rozpoczęciu gry w drugiej połowie spotkania, po wrzucie piłki z autu, bramkę dla ŁKS-u zdobył Tomasz Kos. Błąd obrony Amiki, Kos znalazł się sam w polu karnym. Trzeciak przytomnie przedłużył lot piłki, a Kos nie dał żadnych szans Jarosławowi Strużyńskiemu. Po utracie tej bramki trener Wojciech Wąsikiewicz wprowadził na boisko Tomasza Sokołowskiego. Ten pograł wszystkiego 20 minut. Bardzo szybko dostał żółtą kartkę, a po celowym zagraniu piłki ręką musiał opuścić boisko. Decyzja Ryszarda Rembilasa była słuszna. Zagranie ręką widać wyraźnie w powtórce. To było w 71 minucie spotkania. W 74 minucie ŁKS-iacy szykowali zmianę. Plac gry miał opuścić Tomasz Lenart, ale Marek Dziuba zdecydował się chwilę zmianę opuścić i zawodnik wynagrodził mu to w najlepszy z możliwych sposobów, mianowicie strzelając drugą bramkę w tym meczu. Znów błąd obrony Amiki, przewaga jednego zawodnika po stronie Łodzian i to ŁKS-iacy mogli się cieszyć z wyniku 2-0. Cieszył się także Marek Saganowski, który już jutro wyjeżdża do Dortmundu, gdzie klubowy lekarz Borussii będzie operował mu nogę. Cieszyli się także kibice, bo ŁKS zwyciężając 2-0 zbliżył się do mistrzowskiego tytułu. Dystans do czołówki straciła nieco Wisła. W dwóch ostatnich meczach krakowska drużyna zdobyła tylko jeden punkt i to tak rozsierdziło szefów Telefoniki, że zdecydowali się urlopować trenera Wojciecha Łazarka. Mało jest takich osób, które pochwalają tę chyba nieco pochopną decyzję. To było zaskoczenie nie tylko dla kibiców, ale i dla samego Łazarka, który ze łzami w oczach pożegnał się z drużyną. Po całym tym zajściu z popularnym Baryłą spotkał się Andrzej Szeląg. Na kilka godzin przed meczem Wisła-Polonia jesteśmy w krakowskim jeszcze mieszkaniu byłego już trenera Wisły, Wojciecha Łazarka. Czy na pewno już byłego? Tak, zostałem urlopowany i nie bawmy się tutaj wersal, bo ja brzydzę się takimi sformułowaniami urlopowany, bądź jest to normalnie zwolnienie i tak to traktuję. W tym zawodzie nie ma tutaj silnych, są tylko dobrze trafieni. Trochę żal opuszczać Kraków. Duży żal, bowiem jawiła się bardzo dobra drużyna. Potrzeba było troszkę czasu, a z tym zawsze walczy nasza cierpliwość. A o tej drużynie mogę mówić w samych superlatywach, bo są to wspaniali chłopcy, którym chciałem, jeśli mogę, serdecznie podziękować za wzajemną współpracę, zrozumienie, jak również najbliższym moim współpracownikom. Wracając do formy zwolnienia, właściciele piłkarscy Wisły, informacje o meczu przegranym w Chorzowie otrzymywali w dalekiej Afryce na telefony komórkowe, a faksem posłali decyzję o zwolnieniu. Faks, telefon komórkowy to są atrybuty nowoczesności, ale co ty na to? Ja bym tutaj naprawdę nie doszukiwał się żadnych skojarzeń typu Jadźwingowie czy Hunowie. Przerwanie zaczętego procesu szkoleniowego jest dla mnie niesłychanie bolesne, bowiem wierzyłem, że będziemy w pucharach europejskich i że jak najlepiej się zaprezentujemy. Byliśmy liderami wiosny, z 14 miejsca wydźwignęliśmy się na 5 i uważałem, że chłopcy konsekwentnie wraz ze szkoleniowcami czynili wszystko, aby ten zespół prawidłowo się rozwijał. Żal tych sympatyków, z którymi miałem kontakt na co dzień, trenerów krakowskich, dziennikarzy i tak dalej. Po prostu ja już tutaj w ten pejzaż wzrosłem. I myślę, że jeszcze troszeczkę urosnę, jak ten kopiec Kościuszki, którego w perspektywie widać.
Tak się akurat złożyło, że nowego szkoleniowca Białej Gwiazdy Jerzego Kowalika już na dzień dobry czekał niezwykle trudny sprawdzian, mecz z warszawską Polonią. Poloniści przegrali karnymi półfinał Pucharu Polski z Aluminium i chcą powetować tę stratę dobrymi występami w lidze. Zawisłą przemawiał fakt, że na własnym stadionie nie straciła ona w tym roku punktu, strzelając 16 goli i tracąc tylko jednego. Ale o dziwo Polonia, znana z tego, że lepiej gra na własnym boisku, na wiosnę nie przegrała żadnego wyjazdowego spotkania. W tym pojedynku czyjaś passa musiała zostać przerwana. To skandowanie publiczności i te napisy tłumaczą się same. Podobnie jak i ta wyrwa w 10 sektorze na znak protestu. Asystent trenera Łazarka Jerzy Kowalik poprowadził zespół Wisły w meczu z Polonią. Młody, obiecujący szkoleniowiec jest wychowankiem Wisły, a karierę kończył w Hutniku. Jak długo będzie w tej roli, tego nikt nie wie. Raczej krótko, ponieważ jest fachowcem i świetnie współpracował z Wojciechem Łazarkiem. Czarne chmury nad Wisłą, a tu jak na złość z wszystkich meczów Wisły z Polonią. Ten jest dla obu drużyn najważniejszy od jesieni 1946 roku. Wtedy to właśnie tu w Krakowie zwycięstwo nad Wisłą 3-2 otworzyło stołecznym czarnym koszulą drogę do pierwszego po wojnie tytułu mistrza Polski dla klubu, dla leżącej wtedy w gruzach Warszawy. Mecz rozpoczął się od ataków Polonii. Mikulenas do tyłu, Grzegorz Wędzyński broni, Artur Sarnat. Wisła gra bez Węgrzyna, bez Bukalskiego, Polonia bez Gałuszki. Dośrodkowanie Adamczyka, strzelał Radosław Kałużny, broni Wojdyga. Ale oto 26. minuta meczu. Dośrodkowanie Dubickiego. Piłka dochodzi do Radosława Kałużnego i potężne uderzenie, bezradny bramkarz Polonii Wojdyga. To może być piłkarska bramka roku. Błyskawicznie się złożył z woleja z prawej nogi. Niewiele brakowało, rozwaliłby bramkę Polonii. Jeszcze strzał Nicińskiego, 1-0 dla Wisły do przerwy. To już druga część spotkania. Podobnie jak i pierwsza, rozpoczyna się od akcji Polonii. Ale teraz kontra Wisły. Kiks obrońcy Marcina Żewłakowa i druga bramka dla Krakowian, której strzelcem Grzegorz Kaliciak. Powtórka tej sytuacji. Błąd obrońcy Polonii. To była 55. minuta i 2-0 dla gospodarzy. Wciąż w ataku Wisła. Krakowianie zyskują przewagę. Są lepsi. Główkował Niciński. 84. minuta meczu. Świetne wypuszczenie przez Kulawika, Grzegorza Patera i trzecia bramka dla Krakowian. Wisła wygrywa z warszawską Polonią 3-0. Brawa dla drużyny i brawa dla trenera, który już nie pracuje. Wojciecha Łazarka, to również jego zasługa. Doceniła to publiczność. Kryzys Wisły został zatem przerwany. W meczu Odry z Ruchem oba zespoły musiały wygrać włodzisławianie po to, by zachować szansę na pozostanie w pierwszej lidze. Chorzowianie, by dotrzymać kroku zespołom walczącym o start w europejskich pucharach. Często jednak w takich sytuacjach pada remis, a on nikogo by nie satysfakcjonował. W Włodzisławiu na wiosnę punktu nie zdobyli tylko piłkarze Krzo, ale Ruch w swych dotychczas trzech meczach na obiekcie Odry nigdy jeszcze nie zaznał smaku zwycięstwa. Już w trzeciej minucie spotkania Odra, Włodzisław, Ruch, Chorzów, gospodarze objęli prowadzenie. Dynamiczna akcja Jana Wosia, płaski strzał w długi róg i prowadzenie dla drużyny broniącej się przed degradacją do drugiej ligi. Drużyna Odry, Włodzisław zagrała z dużym impetem, dynamicznie. Kolejna akcja udana gospodarzy lewą stroną boiska. Paluch podaje do Wosia, ten jest faulowany przez Baścińskiego i arbiter Urbańczyk z Krakowa pokazuje, że gospodarze wykonywać będą jedenastkę. Pewnym egzekutorem rzutu karnego okazał się Piotr Jegor i po 5 minutach gospodarze prowadzili już 2-0. Bohater drużyny włodzisławskiej Odry, Jan Woś, strzelec pierwszej bramki i ten, którego faulowano, przyznając rzut karny drużynie gospodarzy. To dopiero druga pańska bramka w tym sezonie i w ogóle w lidze. Zgadza się. Pierwszą strzeliłem w meczu u nas z Legią Warszawa. Można powiedzieć, że te bramki są podobne, ponieważ zostały strzelone w pierwszych minutach. Tamta była w pierwszej minucie, w 20 którejś sekundzie, a ta prawdopodobnie w trzeciej. Niestety musiał pan zejść z boiska. Znaczy, można powiedzieć, że zderzyłem się z bramkarzem Ruchu i mam stłuczone i udo i praktycznie grając dalej osłabiłem drużynę. A więc bohater grał bardzo krótko, bo zaledwie kwadrans. Tak, ale mam nadzieję, że chłopaki dowiozą ten korzystny dla nas wynik do końca i zwyciężymy.
Gospodarze nie tylko utrzymali dwubramkową przewagę, ale wydatnie ją powiększyli. Bardzo ładna akcja prawostroną, dośrodkowanie na lewą i Arkadiusz Bałszyński po raz trzeci w tym meczu pokonuje bramkarza, bohatera meczu Ruch Wisła Waldemara Grzankę. Jest 3-0 dla gospodarzy. Mariusz Nosal, indywidualna akcja tego zawodnika, mija obrońców chorzowskiego Ruchu, strzela obok wybiegającego Grzanki i jest 4-0. Wydawało się, że drużyna gospodarzy straci bramkę, bo to Mariusz Śrutwa, czołowy strzelec ligi, wykonywał rzut karny, bohater drugi obok Wosia, Marek Bęben, znakomicie broni rzut karny. Jak wykonywać rzuty karne pokazał także Marcin Malinowski, który w końcowych minutach spotkania ustalił rezultat na 5-0. Było to dosyć jednostronne widowisko. Rozczarował mnie Ruch Chorzów, chociaż muszę powiedzieć, że rundę wiosenną ma zupełnie dobrą. W zasadzie można wyróżnić tylko Śrutwę. Sądzę, że w ogóle któregoś dnia trener Wójcik powinien chyba spróbować tego zawodnika w reprezentacji. Natomiast no, oczywiście no, nie miał szczęścia. Dzisiaj kapitalny mecz bramkarza Marka Bębna. Jeśli chodzi o Odrę Wodzisław, myślę, że cały zespół grał dobrze, ale no, oprócz Bębna wyróżniłbym Sibika, wyróżniłbym Palucha. No, myślę, że nikt się nie spodziewał takiego wyniku, ale to dobrze wróży Odrze Wodzisław przed następnymi meczami. Szczerze jeszcze raz mówię, życzę jej utrzymania się w Ekstraklasie. A teraz popatrzmy, jak padały bramki w pozostałych sobotnich meczach. Zabrzański Górnik w biało-niebieskich strojach pokonał u siebie Groklin Dyskobolię 2-0. Pierwsza bramka padła w 26 minucie. Dwójkowa akcja Arkadiusza Kampki z Wilkiem i 1-0 dla Zabrzan. To piąty gol napastnika Górnika w tym sezonie. Na 2-0 podwyższył w 55 minucie Piotr Gierczak. Były piłkarz Polonii Bytom. To jego pierwsza bramka w Ekstraklasie. Drużyna Krzeostrowiec wygrała kolejne spotkanie, tym razem 2-1 z Petrochemią. Pierwszy gol dla gospodarzy padł już w 6 minucie, a zdobył go Benedykt Noco. Na 2-0 na minutę przed przerwą podwyższył Tomasz Żelazowski. Oto ta sytuacja. Do przerwy utrzymał się wynik 2-0 dla Krzo, a w drugiej połowie w 55 minucie Paweł Sobczak zdobył honorową bramkę dla drużyny z Płocka. Petrochemia ciągle bez zwycięstwa na wyjeździe jako jedyny zespół naszej ligi. Raków przegrał u siebie z Widzewem 1-3. Pierwszy gol to zasługa Mirosława Szymkowiaka. 26 minuta spotkania. I ładne uderzenie Szymkowiaka. 1-0 dla gości. Taki wynik utrzymał się do przerwy. W drugiej połowie 53 minuta. Marcin Zając. Solowa akcja tego piłkarza zakończona celnym strzałem. 2-0. Kontaktową bramkę częstochowianie zdobyli w 64 minucie. Zdobył ją Jaromir Wieprzęć. 917 minut czekali piłkarze Rakowa na zdobycie bramki, ale to był tylko gol kontaktowy. I ostatni gol w tym spotkaniu. 67 minuta. Zbigniew Czajkowski. Widzew wygrywa Częstochowie 3-1. Oto tabela. Jutro jeszcze jedno spotkanie. Prowadzi ŁKS. 5 punktów przewagi nad Legią. Polonia spadła na trzecie miejsce. Nigeryjczyk Darlington zdobył prowadzenie dla gości. Katowiczanie w pierwszej połowie spotkania grali słabo, popełniając błędy w obronie, takie jak ten, który wykorzystał Mirosław Trzeciak, podwyższając wynik meczu na 2-0 dla łódzkiego klubu sportowego. W drugiej połowie gospodarze zagrali o klasę lepiej. Byli szybsi, bardziej zdecydowani. Już na początku tej części spotkania Adam Kucz zdobył kontaktowego gola, a potem młodziutki Mariusz Muszalik wyrównał na 2-2. A więc GKS Katowice, ŁKS Łódź 2-2. W 29 minucie meczu Widzewa z Legią wpadający w pole karne Jacek Magiera przewrócił się o nogi interweniującego Arkadiusza Onyszki. Sędzia Marek Mikołajewski podyktował rzut karny, ale nie wiadomo dlaczego pokazał Onyszce czerwoną kartkę.
Naprzeciwko rezerwowego bramkarza Widzewa Marcina Ludwikowskiego stanął Dariusz Czykier. Jednak jego strzał poszybował Panu Bogu w okno. W drugiej połowie Legia atakowała nieustannie. Widzewiacy sporadycznie kontratakowali. Jeden z takich kontrataków przyniósł Łodzianom pełne powodzenie. Szymkowiak dokładnie zagrał do Kobylańskiego, ten odegrał do Piotra Szarpaka i w 56 minucie pomocnik Widzewa zdobył jedyną bramkę tego spotkania. Legia mimo ogromnej przewagi przegrała w Łodzi 0-1. Gospodarzy. Jej potwierdzeniem był gol strzelony przez Jacka Dąbrowskiego. Na początku drugiej połowy na 2-0 podwyższył w zamieszaniu podbramkowym Grażvidas Mikulenas, który zdaniem sędziego nie faulował bramkarza Marka Bębna. Od 58 minuty Polonia grała w dziesiątkę, czerwoną kartkę ujrzał Marcin Jałocha. Odra wykorzystała tę przewagę dopiero w końcówce meczu, gdy honorową bramkę zdobył Mariusz Nosal. Oto wszystkie wyniki 30. kolejki. Lider ŁKS zremisował w Katowicach, mimo że do przerwy prowadził 2-0. Ma 5 punktów przewagi nad drugą w tabeli Polonią. Wisła zmniejszyła do punktu dystans do trzeciej w tabeli Legii. Bardzo ważna w walce o utrzymanie była wygrana.